występują. Sherlock Holmes. Pociąg do Edynburga. Scenariusz. Gwiazda Rodezji to jeden z najbardziej znanych klejnotów na świecie. Odnalazł go niejaki Kefa. Choć lepiej by było, gdyby nigdy do tego nie doszło. Wszyscy, którzy weszli w jego posiadanie, zginęli gwałtowną śmiercią. Nasza historia rozpoczyna się w Londynie przy dźwiękach dzwonów. W cieniu Tower Bridge znajduje się zakład Moka i Syna, wytwórców trumien. Piękna robota. Musi trafić na czas do zakładu pogrzebowego. Ekspres szkocki odjeżdża o 19:30. Mam niewiele czasu, żeby wszystko załatwić. To pani matka? Tak. Zabierają pani do Szkocji? Do Edynburga. To jej dom. Dziękuję. To kłopotliwe. Podróż pociągiem, prawda? Jazda to. Zajmij się swoimi sprawami. Przepraszam. Pan Holmes? Witam. Bałem się, że pan nie zdąży. Obserwowałem pasażerów. Fascynujące hobby. I jakże pouczające. Lady Margaret jest już w pociągu? Czeka na pana. Przedział pana i doktora Watsona jest w tym wagonie. Nie sypialny? Nie było miejsc. Mamie bardzo zależy na dotarciu do Edynburga, więc łatwo dało się przekonać do zwykłego wagonu. Tam jeszcze były miejsca. Zauważyłem. Dziękuję, że pan przyszedł, mimo że byłem taki tajemniczy. Drogi panie Carstairs, o wszystkim wiedziałem. Wiedział pan, że mama wzięła gwiazdę Rodezji i że próbowano ją skraść. Scotland Yard pan powiadomił? Drogi panie, wszyscy wiedzą, że pana matka posiada ten słynny brylant. Przybyła tu na przyjęcie w pałacu Buckingham, na które założyła klejnot. Chcecie, żebym towarzyszył wam w drodze do Edynburga, więc do próby kradzieży musiało dojść w Londynie. W pana ustach brzmi to tak prosto. Poczekam tu na przyjaciela. Gdzież on jest? Będziemy na panów oczekiwać. Wezmę to. Jesteśmy w przedziale E. Poproszę bilet. To ten wagon. Kogóż ja widzę? Inspektor Lestrade. Jedzie pan na ryby? Wziąłem urlop. Miło. Pstrągi? Tak. Nie za duże wędki na pstrąga? Jadę głównie wypocząć. A tak naprawdę jest pan tu służbowo. To chyba ten wagon.
Musimy uważać na przepełnienie. Bagażowy zajmie się torbami. Ja poniosę sam. Gotowy? Pół do ósmej. Zawsze ruszamy o czasie. Uwaga na głowę. Watsonie? Już idę. Biegnę. Pan wybaczy. Dziękuję za pomoc. Nie jesteś na to za tęgi? Mam idealną wagę. Wpadłem na znajomego, Duncana Blicka, majora 12. Pułku Lansierów. Wiele o panu słyszałem. Służył pan w Indiach? Stare dzieje. Rozmowa tak nas wciągnęła, że prawie spóźniliśmy się na pociąg. Zauważyłem. Wstąpisz do mnie na szklaneczkę whisky? Dobry pomysł. O co tu chodzi? Słyszałeś o klejnocie Lady Carstairs? Czytałem, że była z tym świecidełkiem w Londynie. To prawda. Jest w tym pociągu. Mamy dopilnować, by to świecidełko dotarło bezpiecznie do Edynburga. Wygląda mi to na zadanie dla policji. Mylisz się, przyjacielu. Bardzo możliwe, że w pociągu będzie miała miejsce druga próba kradzieży. Dlaczego tak sądzisz? Zdaje się, że ci, którzy dokonali pierwszej próby, zrobią wszystko, by druga zakończyła się powodzeniem. To coś dla Lestrada. Lestrad jest w pociągu. Udaje zapalonego wędkarza. Przepraszam. Zapraszamy, panie Holmes. Mój przyjaciel, dr Watson. Po incydencie w Londynie wolę nie ryzykować. Nie wątpię w pana kompetencje, ale chyba nie potrzebujemy policjanta. Od dawna posiada pani gwiazdę Rodezji? 25 lat. Może to dziwnie zabrzmi, ale nigdy jej nie widziałem. Skoro już płacimy panu za jej ochronę... Mamo... Mogę? Proszę bardzo. Dobry Boże. Niezwykły kamień. Mąż dał mi go na 5. rocznicę. 423 karaty? Początkowo miał 700. Ale twój ojciec uważał, że był zbyt pretensjonalny. Jest wielki jak kacze jajo. Postaramy się nie zwracać na siebie uwagi. To niespotykane wśród policjantów. Wskaże nam pan nasz przedział? Proszę. Dobranoc. Miała czelność nazwać nas policjantami. To coś złego? Lestrade? Dokąd się wybierasz? Do Szkocji łowić łososie. Sezon zaczyna się dopiero za miesiąc. Kto mówił, że jadę na łososie? On. Przepraszam. Policja. Policja? Tutaj? Scotland Yard. Ostrzegałam cię. Pan Holmes? Proszę za mną. Tutaj jesteś. Spróbuj curry. Jest wyborne. Mięso duszone z cynamonkami. Lepiej niech pan zrezygnuje. Bengalskie curry nie równa się z tym z Madrasu.
Chodzi o jakość baraniny. Mięso nie ma znaczenia. Ważne są przyprawy. Zgadzasz się, Holmes? Proszę? Rozmawiamy o curry. No, ochystwo. Ksiądz lubi grzyby, organista Magdę. Będzie na dwoje. Mój syn zaraz przyjdzie. Będę się upierał, że dziki ryż stanowi o jakości curry. Nie mogę się zgodzić. Zajmiesz się tym, Watson? Oczywiście. To jeden z nich. Pan Carstairs jest w restauracyjnym? Nie, Lady Margaret jest sama. Byłem u siebie i usłyszałem hałas. Zamknięte, pukałem. I tak pan tu stoi jak kołek? Proszę otworzyć te drzwi. Nie mogę. To inspektor ze Scotland Yardu. Czy to 45 minut temu była tu gwiazda Rodezji? Skąd pan wie? Widziałem. Może gdzieś tu jest. Zabójca ją ma. Jesteś. Rzuć okiem na ciało. Dobry Boże. Skąd pan wie, że to morderstwo? Kim pan jest? Kolega doktora Watsona. Przecież drzwi były zamknięte. Każdy konduktor ma klucz. Otwierał pan te drzwi? Nie. Ktoś mógł zabrać klucz? Jest na łańcuchu. Wygląda na atak serca. Ślady przemocy? Nie widzę. Chyba tym razem pan się pomylił. Jeśli to naturalna śmierć, nastąpiła w bardzo dogodnym momencie. Co to ma znaczyć? Gwiazda Rodezji. Zniknęła. Miał pan jej strzec. Syn pana zatrudnił. Dlatego go zostawiłam. Gdzie on jest? Przykro mi. Powinniśmy panią na to przygotować. Jest jakiś wolny przedział? Pani pozwoli. Matka tego biedaka? Bierzmy się do pracy. Był taki młody. Posłałem po kierownika pociągu i prosiłem, by nikt nie opuszczał wagonu. Skorzystamy z mojego przedziału? Proszę zamknąć drzwi i nikogo tam nie wpuszczać. Przepraszam, sprawy służbowe. Złapiemy się później. You
Szuka pan inspektora ze Scotland Yardu? Jest tam. Proszę. Nie wolno opuszczać wagonu. Któż wpadł na ten niedorzeczny pomysł? Scotland Yard. Zatrzymamy się dopiero w Rugby? Zgadza się. Zdążymy przeszukać pociąg. Znajdźmy mordercę, to znajdziemy brylant. Nie wiemy, czy to morderstwo. Proszę przeanalizować fakty. Carstairs nie żył, gdy zabrano Klejna. Inaczej byłyby ślady walki. Jeśli umarłby z przyczyn naturalnych, należałoby założyć, że złodziej akurat przechodził obok, co jest wysoce nieprawdopodobne. To nie przypadek. Dlatego twierdzę, że to morderstwo. Może morderca opuścił wagon, zanim odkryliśmy ciało. Konduktor mówi, że nikt nie przechodził do restauracji. Drugie wyjście prowadzi do bagażowego. I jest zawsze zamknięte. Nie znalazłeś na ciele żadnych śladów? Nic ważnego. Nawet zadrapany? Na szyi miał maleńką rankę. O to pytałem. Co go zabiło? Może wpuszczono truciznę. Truciznę? Trzeba by zrobić sekcję zwłok. Ma pan listę pasażerów? Tak. Proszę. Major Duncan Bleak, to pański znajomy. Następny przedział jest wolny. Jest tam Lady Margaret. Pamięta pan? Dalej. Vivian Vedder, inspektor. Lady Margaret Carstairs i Roland Carstairs. Profesor Kilbane, państwo Shawcross, pan Holmes i dr Watson. To panowie. Powinienem zadać parę pytań. Vivian Vedder. Zacznijmy od niej. Przedział C. To tu. Nikogo nie ma. Pozwolisz Lestradowi prowadzić śledztwo? W końcu jest przedstawicielem policji. Jeśli on będzie przesłuchiwał i szukał brylantu, daleko nie zajdziemy. Sam bym to lepiej zrobił. Śmiało. Założę się, że odkryję więcej niż Lestrade. Zajmę się tym od razu. Stąd wyszedłem. Zamknięty? Zacznę tutaj. Jestem dr Watson. Czemu zawdzięczam to najście? Mam parę pytań, na przykład, co pan tu robi? Dokąd pan jedzie? Dlaczego? W pociągu popełniono morderstwo. Scotland Yard, Sherlock Holmes i ja. Co Sherlock Holmes? Przesłuchujemy podejrzanych. O co jestem podejrzany? Ten człowiek został zabity. Wyjaśnijmy coś sobie. Popełniono morderstwo? W sąsiednim przedziale. Dlatego przyszedł pan mnie wypytywać? Musimy sprawdzić wszystkich. Jest pan policjantem? Nie. Więc jakim prawem pan tu wtargnął? Co pan robi w tym pociągu? Dokąd pan jedzie? Jesteśmy tu, by pilnować brylantu albo perły. Holmes zawsze zajmuje się klejnotami albo tajemniczymi kobietami. Co to ma znaczyć?
Musieliśmy przeszukać pani przedział. Co spodziewali się panowie znaleźć? Skradziono cenny kajdan i zabito człowieka. Przeszukujemy cały wagon i przesłuchujemy pasażerów. Proszę bardzo. To chyba nie jest dla pani przyjemna podróż. Matka, tak. Nie przesłuchujmy na razie panny Weber. Proszę nam wybaczyć. O co chodzi? To kwestia dobrego smaku. Ona wiezie matkę na pogrzeb. W trumnie? Tak się utarło. Powinniśmy zajrzeć do tej trumny. Sam chciałem to zasugerować. Chcemy wejść do wagonu bagażowego. Jestem dr John Watson z Baker Street. Pan Holmes może to poświadczyć. Pańskie słowo jest nic nie warte. Ten Holmes, jako pana kumpel, będzie naturalnie kłamał. Sherlock to kwintesencja uczciwości. Może to pan zabił. Gdybym był policjantem, aresztowałbym pana. To nie ja, mogę to udowodnić. Co chcesz udowadniać? Wynoś się pan do swego koleżki. Dowiedziałeś się czego? Tak. Podejrzliwy jegomość. Chciał mnie zbić z pantałyku. I udało mu się. Chyba nie dał mu się zniechęcić. Spróbuj tutaj. Myślisz, że lepiej mi pójdzie? Oczywiście. Mogę wejść? Proszę. Przepraszam za najście. Reprezentuję policję. Mówiłam się. Co pani mówiła? W porządku. Przyznam się. Czyli pan go ukradł? Ma go pan tutaj? Tak. Proszę zostawić. Zawołam inspektora Lestrada. Proszę się stąd nie ruszać. Dobrze. Drzwi cały czas były zamknięte? Tylko strażnik i ja mamy klucze. Mam złodziei. Kogo ma pan na myśli? To małżeństwo. Przyznali się. Złamałem ich. I zostawił ich pan sam? Zabroniłem im się ruszać. Znowu pan. Może pana zainteresuje, że złapałem złodziei. Przepraszam. Policja, wiem. Ostrzegałam go, ale oczywiście musiał to wziąć. Wszystko, co powiecie, może zostać użyte przeciwko wam. Do wszystkiego się już przyznali. Mają to tam. Zapłacę podwójnie, byleby nie wnosili oskarżenia. To moje pierwsze przestępstwo. Zawsze mówicie to samo. Proszę mi to dać. Ukradłem to z hotelu w Londynie. No, szybciej. Jestem kolekcjonerem z banków. Czy to wygląda jak brylant? Nie zupełnie. To ma być przyznanie się? Powiedzieli, że go zabrali. Proszę nie mieszać się do policyjnych spraw. Przynajmniej odkrył pan dzbanek. Dziękuję. Dzbanek. Człowiek stara się i co z tego ma? Tylko upokorzenie i zniewagi. I po co było wchodzić policji w drogę? Nie pańska sprawa. Tutaj jesteś. Wstąpisz na szklaneczkę? Chętnie. Alkohol dobrze mi zrobi. Zostaniecie przekazani policji, gdy tylko dotrzemy do Edynburga. Watson i jego dzbanek. Pan zajmuje sąsiedniczego? Tak. Musimy zadać panu parę pytań. Teraz pan zaczyna? Można? Nie. Bez dyskusji.
Były czasy, gdy twój umysł naukowca wskazywał im drogę. Weźmy tego Carstersa. Od razu wiedziałem, że to trucizna. Naukowe podejście. Użyto strzykawki. Rzadka trucizna, pewnie z Ameryki Południowej. Albo z Indii. Możliwe. Byłem w Indiach. Ty też. No tak. Nie podoba mi się pańskie nastawienie. Nie musi. Jestem tu legalnie i nie mam czasu ani ochoty pana wysłuchiwać. Ma pan swoje prawa i na pewno inspektor je uszanuje. Dziękuję. A teraz mam pracę, która wymaga skupienia. Matematyka? Tak. Bardzo ciekawe. Proszę oddać. Szuka pani czego? Przyszłam po walizkę. Zamknięte. Naturalnie, pomogę pani. Muszę porozmawiać z panem o brylancie. Proszę się o to nie martwić. 50 tysięcy funtów i mam się nie martwić? Syn zatrudnił tego człowieka do ochrony i sprzątnęli mu to spod nosa. Ostrzegam, porozmawiam z pana zwierzchnikami. Jestem prywatnym detektywem. Doniosę o was Scotland Yardowi. Ja jestem ze Scotland Yardu. Pani Carstairs chodzi do restauracyjnego. My już tam byliśmy. Holmes przyszedł później, ale Stratt został w przedziale tak, żeby widzieć, czy ktoś wchodzi albo wychodzi. Mów dalej. Lady Carstairs bardziej przejęła się stratą klejnotu niż śmiercią syna. Na Boga, masz rację. Proszę. Jesteś, Watson. Napije się pan? Nie. Mogę? Śmiało. Rozmawialiśmy z Duncanem o sprawie. Tylko ta stara wiedźma nie ma alibi. Zabrałeś się do sprawy od złej strony. Jaka jest twoja teoria? Ubezpieczenie. Chcą wyłudzić odszkodowanie. Może zapytasz Lady Margaret, na ile ubezpieczyła gwiazdę Rodezji? Nie, dziękuję. Czemu ty nie zapytasz? Bo już wiem. Czyli chcesz mnie wpuścić w maliny? Państwo Shawcross. Z banku. Można ich wykluczyć. Profesor Kilbane wysłał im telegram do edynburskiej policji, żeby go sprawdzili. Interesujące. Co? Może to przypadek. O czym pan mówi? O tym, że profesor zajmuje się akurat matematyką. Proszę? Mówi coś panu nazwisko Sebastian Moran? Był on najbardziej bezwzględnym i piekielnie bystrym pomocnikiem naszego zmarłego, choć nieopłakiwanego znajomego, profesora Moriarty. Nigdy go nie widziałem, ale czułem jego obecność. Był odpowiedzialny za incydenty, które mogły doprowadzić do mojej przedwczesnej śmierci. Co to ma wspólnego z tą sytuacją? Może nic. Ale jego specjalnością były spektakularne kradzieże klejnotów. A dla relaksu zajmował się matematyką.
Twierdzi pan, że Kilbane to Sebastian Moran? Że zabił Carstersa i ukradł brylant? A co z tą kobietą, Vivian Vedder? Nikt nie jest poza podejrzeniem. A Lady Margaret? Mogła chcieć, żeby skradziono gwiazdę Rodezji. Nie przejęła się śmiercią syna. A znajomy doktora Watsona, major Duncan Bleak? Też mógł to zrobić. Tylko cztery osoby wiedziały, że Klejnot był w pociągu. Pan, dr Watson, Bennett i ja. I Lady Margaret. Trzeba z nią porozmawiać. Pozwoli pani, że wejdę? Nie zamykaj. Szczęściarz. Kto? Duncan Bleak. Graliśmy w karty. Cały czas wygrywał. Byłeś z nim cały czas? Do teraz. Pokazał mi nową grę, remita. Chyba amerykańska. Trzeba dużo liczyć. Słyszałeś o nim? Nadal szuka pan mordercy, inspektorze? Co za typ. Nie rozumiem. Rozpłynął się w powietrzu. Jesteś. Gdzie się podziewałeś? Czemu nie odpowiadasz? Co się stało? Podziwiałem krajobrazy z końca korytarza. Właśnie tam byłem, nie widziałem cię. Byłem na zewnątrz. Na zewnątrz? Musisz spróbować. Zajrzę do trumny. Ostatnio mi przeszkodzono.
Wybacz. Pozwoli pan, że obejrzę trumnę? Nie mogę nikogo wpuszczać. Biorę odpowiedzialność na siebie. To dość niezwykła trumna. Może trochę zbyt ozdobna. Chodziło mi raczej... Możemy ją otworzyć? To zabronione. Śmiało. Nie wolno. Musimy. Przepraszam. Nikogo nie ma. Jest płytka. Ciało sięgałoby dotąd. Sądzisz, że jest w niej schowy? Na pewno. Pusty. Ale od niedawna. Poprosił Lestrada i Lady Margaret. Wpuszczał pan tu kogoś? Nie. Matematyka? Mój sposób na nudę. Prędko. O co chodzi? O trumnę. Jest w niej podwójne dno. Świetna kryjówka. Co się dzieje? Oto gdzie chował się morderca. Teraz trzeba tylko go znaleźć. Ich. To ewidentnie sprawka dwóch osób. Jedna to zaplanowała, druga schowała się w trumnie i w umówionym momencie popełniła zbrodnię. O czym pan mówi? Pułkownik Moran. Ma pan obsesję. Przyjąłem te sprawy, bo wiedziałem, że Moran nie oprze się takiemu łakomemu kąskowi jak gwiazda Rodezji. To on za tym stoi i jest w pociągu. Jak chce się pan dowiedzieć, który z pasażerów jest pułkownikiem Moranem? Może wcale nie jest pasażerem. Przesłuchajmy pan Nevada. Kto tam? Chcę zadać parę pytań. Wszystko, co pani powie, może zostać użyte przeciwko pani. To nie jest pani matka. Słucham? Obejrzeliśmy trumnę. Jest w niej skrytka. Proszę powiedzieć prawdę. Skoro pan nalega. Pewien pan poprosiłbym zabrała trumnę do Szkocji. Zaoferował 100 funtów. Wiedziała pani o skrytce? Tak. Jak wyjaśnił ukrycie w niej człowieka? Powiedział, że szukają go zagraniczni agenci. Nie kupiłam tej bajeczki. To czyni panią współwinną. Jak nazywał się ten człowiek? Nie pamiętam. Czy mężczyzną, który poprosił panią o przewiezienie trumny, nie był przypadkiem ten pan? Chyba się pomyliłeś. Co wiesz o majorze Duncanie Blicku? Znam go od Larza. Mówi pan coś nazwisko Moran? Pułkownik Sebastian Moran. Niestety nie. Chyba nie myśli pan, skąd? Ma pan alibi doktora Watsona. Możecie panowie przeszukać mój przedział, mnie. I jeśli znajdziecie klejnot, to nie będzie konieczne. Gwiazda Rodezji nie została skradziona. Słucham? Skradziona atrapę. Oryginał ja mam. Chyba nie sądził pan, że będąc pewnym kradzieży, pozwolę Lady Margaret zatrzymać klejnot.
Mam go prawie od początku podróży. Nie miał pan prawa. To sprawa policji. Proszę go oddać. Miałem uniemożliwić kradzież. Nie wiem, o co chodzi, ale nie widziałam wcześniej tego dżentelmena. Proszę nie opuszczać przedziału do końca podróży. Inspektorze. Telegram. Mój przyjaciel jest ci winien, przeprosimy. W takich sprawach wszyscy są podejrzani. Nawet Holmes nie jest nieomylny, a zabójca nadal jest na wolności. To prawda. Dobranoc. Porozmawiam sobie z tym profesorem. Coś ważnego? Pan ma swoje sekrety, ja swoje. Inspektor Lestrade. Czy to będzie trwało całą noc? Mówił pan, że pracuje na Uniwersytecie w Edynburgu. Nic podobnego. Pan Holmes może potwierdzić. Mówiłem, że zajmuję się matematyką i że wracam do domu. Będę jeszcze chciał z panem porozmawiać. Później. Jeśli pan do mnie zapuka, zawiadomię policję. Ja jestem z policji. Proszę nie łazić tu jak jakaś pokojówka. Wiecie, wszyscy podziali. Nie chcę otworzyć. To powinno pomóc. Kto zamknął drzwi? To strażnik. Morderca powrócił na scenę. Strzykawka. Spójrz jeszcze raz. To ledwie draśnięcie. Jak u Carstersa. Mała strzała. Zrobiona z rozpuszczalnego materiału. Dlatego nic nie znalazłeś na ciele Carstersa. Morderca chciał się pozbyć zwłok, ale pukanie go wystraszyło. Odsuń się od drzwi. Ktoś cię widział? Nie. Holmes i Grubas są w bagażowym. A strażnik? Nie widział mnie. Unieszkodliwiłem go. Drugi nie żyje. Musiałem go zabić. Niech pan to weźmie. To nie jest gwiazda Rodezji. Chce mnie pan wystawić? Holmes podłożył atrapę. Inspektor ma prawdziwy klejnot. Jest razem z Holmesem i Watsonem? Nie. Więc musi być u siebie. Pośpiesz się. Nie podoba mi się to. Mnie też nie. Musisz mu zabrać brylant. Inspektor Scotland Yardu, to coś nowego. Oczywiście dostaniesz więcej. Cieszysz się?
Jest. Ma brylant. Użyj tego. Nie strzelaj. Proszę. Nie ma strażnika. Właśnie widzę. Dziwne. Pomóż mi go podnieść. Odzyskuje przytomność. Podaj wodę. To nic poważnego. Później opatrzę go porządnie. Znowu trucizna. Zniknął. Brylant. Trzeba przeszukać mordercę. To nic nie da. Klejnot ma ten, kto go zabił. Co to? Rewolwer pneumatyczny, który strzela z zatrutymi strzałkami. Na szczęście pana zaatakowano czymś innym. Zbliżamy się do dworca. Policja. Szkocka policja. Nie mam siły. Porozmawiałby pan z nim? Oczywiście. Proszę odpoczywać. To inspektor McDonald z Policji Edynburskiej. Prowadziłem śledztwo nieopodal, gdy dostałem telegram z centrali. Jest tu inspektor Lestrade. Ale ja tu dowodzę. Jesteśmy w Szkocji. Mieliśmy sporo kłopotów. Dlatego tu jestem. Kim pan jest? To Sherlock Holmes. Prywatny detektyw? Słyszałem o panu. Holmes już właściwie rozwiązał tę sprawę. Będę przesłuchiwał w wagonie restauracyjnym. Wszyscy mają zostać w przedziałach, póki ich nie zawołam. Inspektor prosił, bym panu towarzyszył. To nietypowe. Scotland Yard bardzo poważa pana Holmesa. Scotland Yard? Gdzie ten Lestrade?
Sprawdź, czy inspektor da radę do nas dołączyć. Wiem wszystko. Jest to pani zamieszana. Ja tylko kupiłam trumnę. Uważam, że to sprawa Scotland Yardu. Jurysdykcja Scotland Yardu skończyła się na granicy. Pan tak twierdzi. Panna Weder jest niezaprzeczalnie częścią spisku. Ale może nie znasz Morana? Nie znam. Pułkownik Moran, jest to wmieszany? Zna go pan? Niestety tak. Proszę wrócić do siebie. Powiedział pan, niestety. Kiedyś się z nim zetknąłem. To był jedyny raz, gdy zostałem pokonany. Najsprytniejszy zbrodniarz od czasów profesora Moriarty. To prawda. Gdzie on jest? Podróżuje pod nazwiskiem Duncan Blake. Jak to? Mówi pan poważnie? Proszę przyprowadzić Duncana Blake'a. Przecież nawet grał podczas gali krykieta. Proszę. Duncan Blake? Inspektor McDonald, chcę z panem mówić. Sebastian Moran. Cieszę się, że znów spotkam tego drania. Wzywał mnie pan? Tak, pułkowniku. Jest pan aresztowany. Mówił im pan, że jestem mitycznym pułkownikiem Moranem? Nie mitycznym. Zapomniał pan o Inverness? Nigdy tam nie byłem. Mogę pana przeszukać? Niewinni nie mają takich rzeczy. Służyłem w Indiach. W Szkocji jest zakaz noszenia broni. Zadowolony? Nie zupełnie. Teraz jestem zadowolony. To wyjaśnia sprawę. Za 5 minut będziemy w Topham. Pociąg się tam nie zatrzymuje. Mylisz się, Holmes. Tym razem się zatrzyma. Opóźnia pan nieuniknione. Nie ucieknie pan. Oto pański człowiek. Kto zatrzymał pociąg? Wysiadamy. Zabrać go. Niezła walka. Dobra robota. Nie doceniłem pana. To pan mnie uderzył? Proszę przyjąć moje przeprosiny. Po wszystkim. Wiele spraw? Spójrz tam. Nie ma spraw, tylko Duncan Blake. Raczej Sebastian Moran. Co się dzieje? Gdzie inspektor McDonald? Właśnie wysiadł. Niemożliwe. Możliwe. Sprytny plan, pułkowniku. Pana człowiek, przebrany za policjanta, wsiada do pociągu, aresztuje pana i wyprowadza. Fantastyczne. Godne pułkownika Morana. Zaplanował wszystko, skrytkę w trumnie i fałszywego policjanta, który wyprowadzi go przed Edynburgiem. A gdzie Lestrade? Teraz jest pewnie dość zajęty. Momencik. Jesteście aresztowani. Ręce do góry.
Jedziemy na najbliższy posterunek. Czyli cios, który dostałem od Holmesa, nie był przypadkowy. To kwestia opinii. Siadaj. Proszę to wysłać. To telegram do prawdziwej policji. Poprosiłem, żeby na nas czekali. Skąd wiedziałeś, że to fałszywy inspektor? To proste. Po pierwsze, nie założył Moranowi kajdanów. Sam musiałem to zrobić. Po drugie, w czasie walki bardziej przeszkadzał niż pomagał, co nie jest typowe dla policjanta. Rozwikłać taką intrygę z tak małą ilością dowodów. Zapomniałem wspomnieć, że znam prawdziwego inspektora McDonalda. Lestrade wiedział o tym? Zaskakująco szybko połapał się w sytuacji. Miejmy nadzieję, że nie przesadzi. Bardzo sprytnie. Masz mnie, ale nie masz gwiazdy Rodezji. Ależ mam. Skoro udało mi się zamienić Lestrada na pana, to co to za filozofia? Podmienić taki drobiazg. Wersja polska na zlecenie Filmbox z Studio Sonoria.